portalu Pasja Sportu Walki, Krystian Sanecki. Witam serdecznie. Cześć, witam. Brązowy medalista Pucharu Polski Muay Thai, już miałem powiedzieć mistrzostw Polski. Natomiast jak Ci się walczyło? Wiem, że trenujesz, już bardzo długo trenujesz, więc jak Ci się walczyło dzisiaj na tych zawodach? Było mi się całkiem nieźle. Wiadomo, tam jakieś lekkie, mniejsze lub większe urazy się pojawiły podczas przygotowań, ale nie były to jakieś urazy, które by mnie wyeliminowały całkowicie z walki. Walczyłem w trochę wyższej kategorii wagowej, moją docelową wagę. Dokładnie jakiej? 75 kg. Docelowo walczę w 71, ale ponieważ limit zawodników jest dwóch zawodników na kategorię wagową, więc dwóch naszych zawodników zawalczyło w 71, a ja siłą rzeczy skoczyłem do 75, ale walczyło mi się bardzo dobrze, czułem cały czas dobrze swoich przeciwników. Myślę, że dałem dwie dobre walki, które pozwoliły mi zdobyć ten brązowy medal. Więc którą walkę mimo wszystko, ja Twoich walk nie widziałem, przyznam szczerze, nie jestem w stanie być tutaj cały dzień, natomiast którą walkę mimo wszystko oceniasz za tą cięższą? Cięższa zdecydowanie była dzisiejsza półfinałowa walka. Walczyłem z obecnym mistrzem Polski Muay Thai do 75 kg. Naprawdę mocny zawodnik, wysoko postawił tą poprzeczkę. Mimo wszystko walka była równa, udało mi się całkiem fajnie przewalczyć te trzy rundy. Werdykt był oczywiście na korzyść mojego rywala, ale mimo wszystko była to bardzo dobra walka. Tutaj ciężko mówić o jakiejś takiej przemyślanej taktyce, albowiem jest to system turniejowy. Natomiast, no jaki miałeś plan, szczególnie na tą walkę drugą właśnie, czyli mówisz, że wyczułeś swojego rywala. Jak dokładnie walczyłeś, jakbyś mógł powiedzieć? Starałem się trzymać jak najbardziej dystans, ponieważ podglądałem mojego rywala podczas poprzedniego dnia, podczas jego walk. Wiedziałem, że bardzo mocno klinczuje, wiedziałem, że ma mocne kolana, więc starałem się tutaj gdzieś tam ten dystans utrzymywać. Nie do końca mi się udało, bardzo dobrze skracał ten dystans, udało mu się klinczować, mimo wszystko udało mi się gdzieś tam unikać tych kolan na głowę. W trzeciej rundzie ten dystans był utrzymany niemalże przez całą rundę, więc to mi się bardzo już w trzeciej rundzie udało, niestety było to za mało. Niemniej wiedziałem, że dużo lepiej klinczuje niż walczy w pełnym dystansie, dlatego starałem się ten dystans po prostu trzymać. Oczywiście gratuluję zwycięstwa, natomiast jakbyś mógł powiedzieć o Twoich wcześniejszych startach. Wiem, że miałeś walkę nie tak dawno semi-pro w tej federacji Fight Time, Droga Wojownika, więc jakbyś mógł powiedzieć również o tej walce. Tak, to była walka na początku września, 9 września na gali Fight Time, na której zdarzyło mi się walczyć już wielokrotnie. Walczyłem tam z reprezentantem mocnego klubu Gimnazjum Sosnowiec. Udało mi się wtedy wygrać, pewnie przez trzy rundy trzymałem swojego przeciwnika również na dystans, bo wiedziałem, że też klub Gimnazjum Sosnowiec słynie po prostu z klinczu w Polsce, więc wiedziałem, że ten dystans musi być utrzymywany. Udało mi się low kickami rozbić. Klincz Kielce. Tak, Klincz Kielce również słynie z dobrego klinczu, nie ma co ukrywać, no ale Gimnazjum Sosnowiec wiemy, że to jest mocny klub, jeżeli chodzi o klincz, także udało mi się utrzymać ten dystans i po prostu trzy rundy pewnie wygrać ze swoim przeciwnikiem. Trenujesz już bardzo długo Muay Thai, pamiętam jeszcze czasy jakby z dzisiejszego punktu widzenia można powiedzieć, że przedpotopowe, 2010, 11, 12 rok. Zatem czy powoli myślisz o jakichś walkach zawodowych? Wiadomo, że te walki zawodowe, stójkowe w Polsce nie mają się zawsze jakoś super, natomiast czy przychodzą Ci takie myśli? Raczej nie. Dzisiejszy występ był jednym z moich prawdopodobnie ostatnich występów. Dla mnie to już jest czysta pasja, występuje dla siebie. Dokładnie, pasja sportu walki, występuje dla siebie. Troszkę udowodnić też coś dla siebie, bo miałem długą przerwę 5-letnią od startów. W tej chwili głównie zajmuję się trenerką, prowadzę chłopaków. Bardzo dużą radość sprawia mi to, że jak moi zawodnicy wygrywają walki. No i rodzina, tym się teraz głównie zajmuję. Zatem Twoim zdaniem, jaki jest fenomen formuły Muay Thai, boksu tajskiego? Ja pamiętam, powiedzmy w cudzysłowie, podjarkę wielu chłopaków jeszcze, że najlepsze potulice i najbardziej taki praktyczny styl walki pod względem walki również wielopłaszczyznowej i tego ustawienia w ogóle stójkowego. A co możesz Ty powiedzieć właśnie o formule Muay Thai? Jaki jest jej fenomen? Jedno słowo, wszechstronność. To jest najbardziej wszechstylowa i wszechstronna stójkowa forma walki. Nie mówimy tutaj MMA, o tej formule walki, która łączy wszystkie możliwe. W Muay Thai możemy uderzać łokciami, kolanami, coś czego nie ma w innych formułach walki. Możemy walczyć również w klinczu, wiadomo, uderzenia, kopnięcia. Mówi się na to technika 8 kończyn, no bo tych 8 kończyn używamy. Pięści, łokcie, kolana, nogi. Także to jest chyba to, co jakby najbardziej wyróżnia naszą dyscyplinę walki, że po prostu jest wszechstylowa. Myślisz, że stójka pod Muay Thai jest najlepszą stójką do walki wielopłaszczyznowej? Bo ja się spotkałem z takimi opiniami i właściwie sam uważam podobnie. Natomiast jakie masz Ty zdanie jako zawodnik? Ja może odpowiem przykładem z naszego podwórka. Janek Błachowicz to mistrz świata w Muay Thai. Joanna Jędrzejczyk to mistrzyni świata w Muay Thai. Więc to chyba mówi samo za siebie. Mistrzowie UFC to często mistrzowie Muay Thai. To jest sztuka walki, która daje nam taką podstawę stójkową, że właściwie
wszyscy byli mistrzowie Muay Thai, którzy walczą MMA, dominują zawsze w tej płaszczyźnie. Janek Błachowicz dominuje w stójce, Aśka Jędrzejczyk rozbijała swoje, dosłownie masakrowała swoje rywalki. Zresztą Janek Błachowicz to samo zrobił z Reyesem, kiedy zdobywał mistrzostwo świata UFC, gdzie te middle kicki po prostu zrobiły robotę. Także Muay Thai po prostu jest idealnym sportem pod tą wszechstylowość pod MMA. Ja pamiętam taką walkę Jackiewicz-Parcheta. Wówczas jak Parcheta obił bardzo nogę Jackiewicza, który się uczył we Włodzi tak naprawdę nie tylko z boksu, ale z kickboxingu, więc można powiedzieć, że to takie porównanie stójki Muay Thai i stójki kickboxerskiej klasycznej. Natomiast mówisz, że się będziesz zajmował trenerką, więc twoim zdaniem co byś najbardziej chciał przekazać chłopakom również od tej strony mentalnej jako bardzo, powiedzmy, doświadczony amator, utytułowany zresztą? Wydaje mi się, że chyba najbardziej wartościowym w kwestii mentalnej to, co mogę przekazać swoim zawodnikom, jest to, żeby nie odpuszczali, żeby się nie poddawali, żeby zawsze dążyli, mimo że porażki się zdarzają. To jest normalne w sportach walki. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Jednak porażki też nas budują. Przynajmniej ja tak uważam, że porażki też dużo nam dają. Dokładnie. I uważam, że to jest to, co chcę przekazać swoim zawodnikom, że nie wstyd przegrać. Jeżeli da się dobrą walkę, jeżeli da się wyrównaną walkę, jeżeli walczy się w dobrym stylu, to mimo wszystko, jeżeli ktoś się okaże lepszy, no to trudno, taki jest sport. Ale to, co chcę przekazać swoim zawodnikom, to to, że jeżeli są młodzi, ambitni, utalentowani, to żeby brnęli w to, ponieważ to jest to, co nadaje też życiu sens. Gdyby nie ta pasja, to prawdopodobnie nie byłbym tym, kim jestem teraz, nie byłbym takim człowiekiem, jak jestem teraz, więc pomimo tego, że sport sportem, to też buduje nas to jako ludzi, po prostu jako człowieka. Czego ci nauczyły sporty walki od tej właśnie strony charakterologicznej, mentalnej? Bo przecież wielu osobom sporty walki kojarzą się z patologią i na przykład branża, powiedzmy, freak fightowa również dokłada do tego swoją cegiełkę. Natomiast czego ciebie nauczyły sporty walki w pięknym, bardzo takiej szlachetnej, można powiedzieć, formule walki, jakiej jest Muay Thai? Bardzo wielu rzeczy, pewnie by nam nie starczyło czasu, gdybyśmy mieli wymieniać wszystkich, ale przede wszystkim szacunku. Nie tylko do siebie, ale też do moich trenerów, do moich partnerów klubowych, do mojego przeciwnika, ponieważ w momencie, kiedy dochodzi do walki Muay Thai, wykonujemy specjalny taniec wajkru, który właśnie jest tym oddaniem szacunku między innymi nie tylko trenerom, ale również przeciwnikowi. Zresztą jeżeli ktoś ma możliwość oglądania tych walk Muay Thai, można zobaczyć, że przeciwnicy zawsze darzą się ogromnym szacunkiem. Tu nie ma jakiejś złej krwi pomiędzy nami, to jest sport, który uszlachetnia, po prostu uszlachetnia. I to jest chyba ta największa wartość, której się nauczyłem. Tego, żeby szanować siebie i innych. Nauczyło mnie też ciężkiej pracy nad sobą, samodyscypliny, samokontroli. To też jest bardzo ważne w sportach walki. Sporty walki nie... Tak. Nie będę ukrywał. Sporty walki to ciężki kawałek chleba. To jest naprawdę bardzo wymagający sport. Wymaga bardzo dużego poświęcenia. Niemniej daje efekty nie tylko w tej kwestii sportowej, fizycznej, ale również tej mentalnej. Również ci zadam pytanie, które tak naprawdę powinienem od tego, w jakim stopniu zacząć, czyli jakbyś mógł się cofnąć i opowiedzieć o twoich największych sukcesach. Mówisz powoli, że zbliżasz się do końca, powiedzmy, tej kariery amatorskiej, tak to nazwijmy, więc jakbyś mógł opowiedzieć o swoich największych sukcesach w drodze przez sporty walki, przez Muay Thai. Tak jak mówiłem, od 2017 roku do teraz właściwie miałem przerwę 5-letnią od startów. Oczywiście trenowałem, niemniej nie na takim poziomie, na jakim powinien start. Tak, zgadzam. Znaczy może nie rekreacyjnie, ale też nie przygotowałem się stricte do zawodów. Tam parę różnych sytuacji losowych sprawiło, że po prostu nie mogłem startować. Przed tą przerwą miałem dwa razy, udało mi się zdobyć również brązowy medal na Mistrzostwach Polski kickboxingu w formule Oriental Rules. To jest ta formuła, która bardzo mocno odpowiada Muay Thai, również mamy tam łokcie, kolana, walkę w klinczu i to są również te moje największe sukcesy, czyli dwa brązowe medale rok do roku pod rząd w tych mistrzostwach Polski. I jedno pytanie z ostatnich, ale każdego zawodnika o to pytam, który pochodzi z Kielc. Jak oceniasz kielecką scenę sportu walki? Sukcesów mamy coraz więcej. Jako Posłowski, mistrz świata Muay Thai, coraz więcej zawodników walczy zawodowo, więc co możesz powiedzieć o tej kieleckiej scenie? I również dodam pytanie, jak Akademia Muay Thai konsoliduje na tej kieleckiej scenie sportu walki, albowiem klubów mnóstwo, zawodników też dużo, no ale rynek powoli się zacieśnia. No, generalnie uważam, że sport w Kielcach, sporty walki w Kielcach, Muay Thai i boxing stoją na bardzo dobrym poziomie, bo pomijając to, że mamy Kubę Posłowskiego, świetnego zawodnika, Majka, który jest mistrzem świata, jest Dominik Kaleta z klubu Soma, jest młody Soboń z klubu Soma, Michał Pasternak również przygotowuje się, poza tym, że przygotowuje się Amerykanom Kiecińskiego, również trenuje w Kielcach. Jest Sandra Drabik, także tych zawodników mamy naprawdę bardzo dużo. A odnośnie sceny Muay Thai, no dzisiaj myślę, że Kielce zdobędą worek medali. Mnie udało się zdobyć brąz,
z dwóch zawodników z mojego klubu ma finał. Za niedługo w wadze ciężkiej Łukasz Chudzik będzie walczył o złoto. Później Konrad Gołus również w kategorii 71 będzie walczył o złoto. Z drugiego klubu Klinicz Kielce również chłopaki walczą, również będą walczyć o medale. Także myślę, że kielecka scena na Muay Thai stoi na bardzo dobrym poziomie, a myślę, że będzie jeszcze lepiej. Cóż, dziękuję Ci za wywiad, życzę dalszych sukcesów, również jako trener. Wszystkiego dobrego dla Ciebie w życiu prywatnym. Jeszcze raz dziękuję za wywiad i mam nadzieję, że będziesz śledził kanał Pasja Sportu Walki. Ja będę śledził również Akademię Muay Thai, więc piona. Dzięki bardzo.